Nazywam się Zygmunt Pałasz, urodziłem się w Rumi, tak samo jak mój ojciec. Urodził się w Rumi, tam gdzie teraz Babrolo się urodził ojciec. Dziadek był tam zarządcą tego tartaku, tych terenów. Dziadek, pradziadek też się urodził w Rumi, ponoć pochowany jest na tym starym cmentarzu, tam, co tam jest, są ruiny. Od początku mieszkałem w Rumi, tak jak mój ojciec, i wiele, wiele lat, aż do skończyłem szkołę zawodową w Stoczni Gdynia. Przez Stocznię Komuny Paryskiej, potem skończyłem technikum jako elektronik w marynarce wojennej i pracowałem w stoczni od początku, od 14 lat. Poszedłem do szkoły przyzakładowej w stoczni, pracowałem tam prawie 46 lat. Najwcześniej spojrzenie to było dla mnie, to jest dla mnie tragiczne, bo pamiętam jak dziś, że myśmy dostali taki przykaz w przedszkolu, wchodziłem do przedszkola, tam przy dworcu do tej, pod Lipami to się chyba nazywało, i teśmy musieli zbierać kości z Markusowej Góry, tam były kości ludzkie i zwierzęce, myśmy zebrali chyba dwa wagony, dzieci jak dzieci, myśmy mieli wtedy 4-5 lat. I te wagony, za nagrodę dostaliśmy beczkę tranu, który był nie do wypicia, ale trzeba było codziennie pić. To dla mnie to jest za młodych lat najważniejsze. I pamiętam jeszcze, z ojcem chodziliśmy zbierać części, tam jak ten liberator się rozwalił amerykański, jakieś tam zegary, jakieś rurki, jak się z tego lampę robił. Jeszcze chodziliśmy na Górę Makowcową, tam po jakieś tam, do tych bunków, po jakieś też materiały związane z, tam, z tą radiostacją. To lata były, no, miałem 3 lata, to był 51-55 rok. Dokładnie pamiętam te czasy z ojcem. Ojciec tam zawsze tam był, z tym żył, nie? Ojciec był wojskowy, no tam tego ciągnęło, nie? Mieszaliśmy na tak zwane bandyty Zyglon, to była taka bandycka dzielnica. Obok były koszary wojskowe, nad nami, zawsze nimi była taka zadyma. I wieczorem to do nas nie przyjechała milicja, nie przyjeżdżała, bo się bała. Był tak jeden dzielnicowy, to nas strzelał z pistoletu, tak, w wieczorze. No, takżeśmy, no, myśmy żyli w takim enklawie, że wszyscy się znali. Ja każdego mogłem prowadzić, każdy ze mną mógł wyjść, nie? Myśmy mieli tam taką, no, że myśmy tam czuli się jak chyba w wodzie w tym terenie, nie? No, tam, że każdy w domu, tam, gdzie myśmy mieszkali, nikt nie zamykał drzwi. Na klucz, drzwi były otwarte, każdy mógł wejść do każdej pani poprosić o mleko, czy o kawę, czy o chleb, każdy ci dał. To była taka jedna wielka rodzina na tym Zagórzu, nie? Taka tam, że ponoć tam wielu ludzi z Wejherowa, co się o tym dowiedziałem, którzy tutaj podpadli, byli wysłani na banicę do Zagórza. Dostawali mieszkanie tam takie po tych starych wojskach, którzy tam mieszkali, żołnierze, którzy obsługiwali lotnisko i obsługiwali tą górę Markowca. I oficerowie tam mieszkali. I ci, co wysłali na banicę z Wejherowa, dostawali mieszkania tam na Zagórzu, bo tam nikt nie chciał mieszkać, nie? To pamiętam jak dzisiaj, nie? Został wysłany, bo taki tam jeden co drugi, no. Jeżeli chodzi o Górę Markowca, no to u nas w szkole, chodziłem do dwójki, to była kiedyś elitarna szkoła w Rumi, bo tam sami w Staczniowskich chodzili. Metodą, żyło się w metodą, wymieniało się proch, tak zwane takie rurki makarony i takie kulki, które były w pociskach. Brało się pocisk, taki dookoła góry był taki rów makowcowy, prawie na samej górze, i tam leżały te pociski, takie no, gdzieś koło metra. Brało się dwóch gówniarzy, myśmy brali pod ręce, dwa kamienie, żeśmy walili, żeby słupek wyluzować, i potem rozcinać kawałek, żeby wyciągnąć ten proch, bo ona było w szkole go na wszystko wymienić, nie? Na klasówkę, na jakieś tam, co się dało, się wymieniało. I tam po prostu brzydkie kulki tu się rzucały, wybuchały. To codziennie był wymarł na Makowcową, bo ona było je po jakiś... Ojciec mój przez kilka lat palił w piecu, prochem palił. Bo po to drewno, brało się piec, trochę prochu i przykrywało się węglem i to się paliło, jest, nie? Każdy miał tego dom pełno. No, kiedyś miałem wizytę w nocy milicji, dowiedzieli się, że mam w domu proch czy naboje, nie? A mam w nie, to nie ten Zygmunt, tylko ten młodszy brat, taki łobuz był, nie? Roman.
Nie, nie, ten starszy. No i, ale miałem go schowany w kominie. Głupi byłem, wkładałem wszystko do komina, tu lato i tam mówię, by nie szło zimowa. Przeszukali całą piwnicę, nie znaleźli nic. Wszystko było w kominie. Kettenbock mógł spaść niska na dół i tam w ręce wyleciał. No ale było. Było dużo wypadków, było, bo tam chodzili chłopcy z tego Salezjanie, nie? I oni byli tacy narwani, oni mieli takie wprawy jak my w tym wszystkim, nie? My odrodziliśmy się urodzili, myśmy mieli to we krwi, mieliśmy obsługę. Każdy w domu jakieś moździerz. Ja miałem pepesze, miałem kawałek moździerza, miałem bez zapalnika, jako eksponaty w domu, nie? W końcu ojciec to wszystko powywalał. Do tego stawu krupy. Tam wszystkie moje szable. I jeszcze jedno, jak się jedzie górą kamienną w stronę Łęzyc, tam gdzieś ten liberator rozwali, ocień pokazał kilka bunkrów, które tam były z lat wojny. Wchodziło się, jakie tam się coś odsuwało, wszystko obelkowane, ja nawet wiem, które tam jest, obelkowane, wszystko belgansko były, takie stoły były, tam było, no, tośmy tam też chodzili, żeśmy chodzili, szukaliśmy takimi drutami, no, szukało się jakiś pamiątek, nie, z wojny, taki kask, jakaś czacha ze złotym zębem, jakiś kawałek karabinu czy bagnetu, no to myśmy mieli wszystko w domu. Nie było chłopaka, który tam na Zagórze nie miał w domu jakiegoś tam sprzętu, taki, który tam z wojny pamiątkami. Pamiętam, żeśmy znaleźli taką całą czyjąś taką tablicę Danzig, poczta Gdańsk Główny. Myśmy to zakopali w lesie, żeby to potem znaleźć. No i gdzieś to leży, ale jest tam teraz gdzie budują cmentarz, tam do góry, tam gdzieś, bo może ktoś kiedyś to odkopie. Rumia wyglądała inaczej, bo powiedzmy, ja szedłem do moich dziadków, to ta ulica, teraz ta starowiejska, to były takie stare, te rosły drzewa, te no, takie, no, które są chwastami w ogóle, takie tam dziury, tam gdzieś. Pamiętam jeszcze, był taki numer, że moja mama została radną powiatu z Frontu Jedności Narodowego i położyli asfalt. Ja mieszkałem w takim bloku koło vis-a-vis szkoły numer 2 i położyli asfalt, tylko położyli do połowy bloku. Nie do końca bloku już. Całe osiedle miało kamienne dziury, jakieś tam kamienie, a do połowy bloku, gdzie moja mama mieszkała, był chodnik, był asfalt, bo radna nie może się tam... I nikt się nie przeciwiał. Teraz zaraz byłoby, wiesz, telewizja, internet, tam, tak miało być i było, no, no. Ojciec mu w ogóle ożenił się z matką, która... Moja mama pochodzi z rodziny niemieckiej, Gdańszczan, bo babcia nazywała się, cicho bądź, Font Puttkamer w Gdańsku, tam mieli dużo terenu po Liwie, w Sopocie. Ojciec zakochał się w mamie i musiał, żeby zakochać się, żeby się ożenić z nią w 41 w którymś tam roku, musiał podpisać listę. Dziadek nikt nie podpisał, cała rodzina moja, która się nazywała Palas, SCH, nie podpisała listy. Ojciec podpisał, bo się musiał ożenić z mamą, nie? Bo tak go przycisnęło. Mama nazywała się Jazębińska, polskie nazwisko, a byli Gdańszczanami. To typowo niemieckie, to traktowali jako Niemców. No i ojciec musiał się z mamą ożenić. 3 dni po ślubie wysłali go na front. Ale że był, należał tutaj do koła strzeleckiego w Rumi, takie było Olenta, czego się nazywa, nie tylko nazywało, to został snajperem w niemieckim wojsku. I całą wojnę, ojciec mówi, że jeździł po Europie na zawody. Rzym, Paryż, Berlin, na zawody jeździł, że nigdy nie był na froncie. Już jak Amerykanie weszli już na teren tutaj Europy, to wracali z Rzymu z jakichś tam zawodów i się poddał. To został w broń i tam z kolegą z Rumi, takim Okoniem, pamiętam, i poddali się Amerykanom. To wzięli do obozu, do Anglii, tam siedział parę miesięcy, potem został, zrobił tak dokumenty i został czołgistą. On to mówi, został, ktoś, był w kawalerii, tam mówią, nie? I z Shermanem jeździł. I mówi, że w Belgii, tak mi powiada przynajmniej, nie, bo wolę się nie chciał mówić na temat swoje, ale kiedyś przyjechał taki kolega Okoń z Rumi, ten Białorzeki, i mu powiedzieli, że on, chociaż kiedyś po pijaku pojechali czołgiem i pomylili trasę. Ten dowódca mówi, jedź, Jasiu, gdzie chcesz, nie? I wjechali do miasta, to miasto, tam było pełno Niemców. Przez pomyłkę. Całe miasto się poddało, by się niego wystrzały. Dostał jakieś złote krzyże, złote klucze do tego miasta dostał. Ja muszę teraz to odgrzebać, gdzie to było, nie? I z tym, że najgorsze jest, to jest tak, jak wrócił do Polski, to by chciał być, no, kimś, to wrócił do Polski w pełnym uzbrojeniu i umundurowaniu. I wszyscy, co wrócili do Polski, zostali oskarżeni o nielegalne posiadanie broni, bo to było po abolicji, było, nie? I tam tylko 3 miesiące go tam trzymali, przesłuchiwali, no i
dzięki temu nie dostał żadnego odszkodowania z Anglii, bo właściwie w Polsce rozbrajał. Gdybyś rozbrajał w Anglii, nie był taki szpaner, no to by miał pieniądze, by miał emeryturę wojskową tam. No ale tak by do końca życia go komuna ścigała. Pamiętam, że miał 60 lat, był bardzo chory, miał kąkosłup, tam miał jakieś choroby reumatyczne. To w Rumi robili takie akcje samoobrony. Dali mu taki bęben kabla, zawieźli go gdzieś tam koło koszar do lasu i miał to lało, mokro. Musiał całą noc tego kabla pilnować. A ci młodzi tam siedzieli i chlali tam w tym domu kultury, nie? Ja nie mogłem tego opanować. Jak tak można, nie? No, takie były czasy. Za to, że był generał Maczka, za to miał podgórkę. Do końca życia, nie? Wszędzie. Ojciec miał prawo jazdy na wszystkie pojazdy. Czołg, był maszynistą, na trolejbusy, na traktory, ja mam na wszystkie pojazdy mam, tylko na motor nie mam, a ja miałem motor, moja motor jeździł, bez prawa jazdy jeździł, nie? Tak, no, dotykałem tego. Także, bo facet był taki, wiesz, że był kawał, no przed wojną w cyrku pracował, taki młody, taki bardzo silny był, także, że no, mam miłe wspomnienia, nie, z ojca, tylko nigdy, zaraz żałuję, że o niego nie wyciągnąłem więcej danych, nie? Pamiętam, że na Arohan chodził, na pokazywał, jak było, taki był plac zabawy, był tam, jak idzie koło szkoły dziesiątki w Rumi, tam gdzieś, nie, tam dalej jeszcze, tam gdzie basen jest, tam takie drzewa rosną. Tam chodzili na zabawy, tam, no i także, no, dużo miałem. Ojciec wspomina, że tam chodził, tam wyrywali najlepsze laski z Rumi, wyrywali to na Arohanie, nie? No, na kiedy mamy się jakieś naraził. Pamiętam, że tam były, co sobotę były potańcówki. Przyjeżdżał taki facet, który się nazywał Gruczacz, jak się nazywał, taki muzyk. Potem w kościele był organistą, a taki wesoły facet, nie? I mówi, taki miał zespół, i tam mówi, że do rana, nawet jeszcze dwóch dni z rana, każdy weekend chodzili tam na Arohan, na tańce chodzili, nie? I tam bombanie było, no to było takie, to była taka kultura na najwyższym poziomie rumska, nie? No. To bardzo miło to wspomina, pokazywał mi co, gdzie, jak tam było, nie? No. Właściwie pokazywał mi ten test, ten cały, ten pomnik, nie? Gdzie ten... Opcja była, że tu w tym miejscu strzelał ten, nie? A okazało się, że tam niby że guś cały strzeli, a tam jakoś tam różne opcje chodziły na ten temat, nie? My młodzi to tak, no przez całe lato to nie było jak teraz. Myśmy mieli... Ja miałem 7 lat, jeździłem pociągami towarowymi, jeździłem do Gdyni po zakupy. Matka mnie wysyłała tak językiem naszym w domu było tak na pół niemiecki, pół polski. Nie mówiło się poszedłem, właśnie leberka, mówiło się takie rzeczy. Nie, ja idę, no to poszedłem kupić, 7 lat miałem, poszedłem do sklepu, nie było leberki. Pojechałem do Gdyni z takim pociągiem, ojciec maszyn po kolejarzem, to ja miałem do domu bilety. Pojechałem do Gdyni, stoję w kolejce, pamiętam jak dzisiaj, mówię, że poszedł funt leberki. No ta baba mówi, chłopie, mówi, co to jest leberka, nie? Ja mówię, leberka to jest to. A co to jest funt? Ja mówię, no to jest, no funt, no i wiesz, nie? I tak żeśmy gadali, no i w końcu tam ktoś się, baba była złośliwa, nie? Kupiłem tą leberkę, przywiozłem do Rumi, 7 lat, gdy nie pozakupił, nie było tak teraz, gdzie tam się ktoś tam przemował, nie? Tam, że ile to się miał lat i co był. I teraz żeśmy chodzili, całe lato chodziliśmy codziennie pieszo do Bieszkowic się wykąpać. To nie było tam, całe osiedle idziemy się wykąpać. I w którymś razem, pamiętam, mieliśmy tylko siąść, no tam wszyscy, no to się żeśmy się zgali, pogadano, idziemy całe osiedle, no z Bucha 10 chłopaków, idziemy się kąpać do Bieszkowic. No i wracamy z tego zadowoleni i patrzę, pełno samochody, milicja jedzie w tą stronę tam, nie? A my się latem niby zbieramy grzyby przy okazji, grzyby w domu, tam może jakieś kurki, coś tego, nie? No i przychodzimy, a to całe osiedle stoją kobiety i beczą, i ryczą. I tam ktoś przyjechał na rowerze z Wyspowa to było. Wyspowa, że myśmy się utopili wszyscy. Myśmy zrobili taką tracę, płyniemy, tam się darli, skakli do wody, tam ratunek, tak jak gówniarze. No to wszystkie matki ryczą, beczą na całym osiedlu, że dzieci się potopiły. A my wchodzimy do osiedla, tacy coś wieni, no to matkę zaraz swojego syna i do pewnie każdy zostanie, oprócz mnie. Matka miast mówiła, no ja wierzę twojego syna, on taki dobry, urodzony. Ja tłumaczę jej, jak to było. No żeśmy się do kościoła, potem się spotkaliśmy się po drodze, no i myśmy zakręcili i poszliśmy do Wyspowa się wkąpać. No i wtedy okazało się, że ktoś nagadał głupot, no i wiesz, pamiętam ten numer, jak to całe, wszystkie baby stały na środku osiedla. I beczały, chciała, o mój kochany synek, a potem przyszli dzieci, to każdy oberwał, nie? Dla budy sam te inni wszyscy oberwali, wszyscy oberwali. Potem żeśmy szli, no to wykombinowali, że jednak pójdziemy kąpać się do morza. No ale jak matkę przekona, że do morza się idzie kąpać, nie? Kąpać się, no
10, 12 lat, 13 lat. No to mama idę tam w stronę Kazimierza, tam są, rosną borówki, tam ktoś widział, nie? To wie taką małą kantkę litrową, żeby się nie przesilać, to jest jakiś kubek jeszcze. Idę w stronę Kazimierza, ale idę tak bokami, żeby tam nie trafić na jakąś rodzinę, bo tam rodzinę miałam koło kościoła, tam mieszkała babcia, dziadek, nie? Idziemy tam tą niby kazimierską, tam w stronę te góry kazimierskie. I patrzę tam takie łąki, bo taki nasyp był. Bo tu kopię są tą kantkę, ten kubek, tam mówię, potem wracam, to co wezmę, powiem mamie, że nie było tych porówek. No i wracam z tego, i sam wracam, bo oni tam szli na skróty, ja wracam, musiałem wziąć tą kantkę i ten kubek. Wracam do domu, szukam te takie górki. Coś podobnego jest, wiem, że było blisko ulicy, te góry tam było chyba 3 czy 4, no chyba ta, nie? Kopię, nie ma. Wykopałem takie ostrze, z taką, jak wygląda taki większy sztylet. I takie jakby dzidy do oszczepów. Widać, że było stare, bo to było takie powżerane, nie? Tam to wziąłem do domu, mówię, a może z tego to wyszlifuję, będę miał jakiś nóż fajny, porządny, nie? Trzymałem i okazało się, jak to wyszlifowałem, to połamało się, to była taka stal, była skrucha. To musiało być jakieś bardzo stare, nie? Ale mówię, kiedyś do tego wrócę, albo komuś opowiem, jak teraz to obierzę. Na pewno tam coś, 100% tam musi coś być, nie? Waliłem, potem się zacząłem trenować różne sporty w Trójmieście, poleżyłem w Trójmieście zupełnie tutaj w Rumi. Rumia to była sypialnia, wie? No i także jest to temat, który trzeba tam gdzieś znaleźć. 100% tam było. Jeżeli chodzi o górę Markowcową. Chodziliśmy na tę górę Markowcową i żeśmy widzieliśmy na tej górze były takie były jakby dziury, takie prostokątne. Myśmy wypuszczali linkę. Kamień leciał długo na dół. Myśmy wypuszczaliśmy linkę. Myśmy linkę na każdym osiedlu, tam na osiedlu były linki, tam się suszyła bielizna, nie? To był standard na tym. Myśmy puszczali takie 10 metrów linkę z kamieniami, nie było dna jeszcze. Takich dziur tam było kilka. Tam między tymi działami, tam na tym. Ojciec mówi, że tam musi coś być, że tam ponoć montowali jakieś części do amunicji. Mama pracowała w garbarni, była w kontroli ocznej, to się nazywało Augen, coś tam. Pracowała w Rumi w tej fabryce samolotów, a mieszkała na ulicy Abrahama u takich ludzi, którzy się nazywali Gruczów mieszkała tam. Oni jakiegoś tam oficera ruskiego potem ukrywali, dzięki temu jakoś tam wybrnęli. A mamę nie, mamę dopadli i wzięli ją do więzienia do Wejherowa. Tam siedziała 2 tygodnie na placu Wejherowskim. Potem ją wszystkie babie prali, ciągnęli tam do w stronę Berlina. Mieli tam darmowy dom publiczny i tam w końcu pytali, mama mówi, że wiele kobiet mają mężów w polskim wojsku. Zanim przyszły te papiery tam, no to mama była w Słupsku. No to te baby wszystkie, które miały mężów w polskim wojsku, wysłała gdzieś tam na Ukrainę, potem mama wracała do Polski, nie? Pamiętam, kiedyś w szkole przyjeżdżamy, wychodzimy z osiedla, to patrzę, wszędzie są zakaz wychodzenia, zakaz, i po rusku były, napisy były, nie? Po polsku i po rusku były, nie? Zakaz wchodzenia na górę i okazało się, że pamiętam, myśmy byli w szkole i potężne wybuchy były. I wtedy miałem chyba, to był gdzieś 58 rok, bo ja mam gdzieś około 10 lat miałem, tak mniej więcej 10 lat. 2 dni wysadzali powietrze w górę Markowcową. Huki, zamania sobie wylatywały w szkole, wyleciały, na osiedlu wyleciały, potem to sobie wymienili. Próbowali tam gdzieś się dokopać, bo pamiętam, ojciec mówi, słuchaj, mówi, patrz, idą schody i na wysokości metra wchodzą w ściany. Kto tam by, żaden Niemiec nie jest taki głupi, żeby robić schody, żeby były bez sensu, żeby schodzić z góry, zejść na dół, schodami wejść w ścianę. Coś tam jest zabetonowane. Prawdopodobnie jak oni te 3 dni zbudowali górę Markowcową, to Niemcy to wszystko, co mogło, na było betonować. Od strony, jak się szło, droga była na Wyspowa, był taki wjazd. Tak jakby taka platforma, gdzie ona było rozładować samochody, coś. Ojciec mówił, że tam ponoć jest wejście do tej góry Markowcowej, nie? To też ruski jawek, jak była tam w 1958 roku, wszystko rozwalili. To nie było, śladu nie było, potem wszystko zostało zrównane ziemią, zasypane, żeby tam nikt nie grzebał. Ojciec mówił, że ona została, 1/3 góry została dosypane do góry, nie? To jest sztuczny twór, oni tam coś zbudowali, potem to przesypali piaskiem, pełno na górze zamontowali. Ojciec w czasie okupacji to w czasie wojny to okupacji to 2-3 razy były na przepustce i tam mówi, że tam cały czas to tam budowali, robili, nie? Jeszcze pamiętam, że jeszcze kupę takich rzeczy, takie, które nam bardzo zależało, był taki, to się nazywało młyn Krupy, tam gdzie teraz jest Bobrolo, tam był staw.
tam w tym stawie wykopali taki motor z przyczepą wykopali i tam były zakopane wszystkie moje dobrodziejstwa, jakieś bagnety, stylety, pepesza, moja ojciec tam wszystko wrzucił tam. Ja żałowałem, że tego nie mogłem tam potem odzyskać. To pamiętam, że do tej pory mi to leży na sercu, że tyle grzebania, tyle ja się narażałem. Myśmy wykopali tyle z takich u góry, takich bunków różnych, nie takich tam, żeby to zdobyć. Do kościoła się chodziło. Ale na kazanie nie. Kazanie to się miało w domu od rodziców cały tydzień. Tośmy podchodzili pod kościół. Rodzice się do przodu, a my tam na rumie. Potem to skończyło się kazanie, to patrzymy do kościoła dalej, nie? Bo kazanie mieliśmy co tydzień od rodziców, to kościoły się omijali. Bardzo dobrze pamiętam salezjanów, nie? Pamiętam, że komunia to był szok normalnie, nie? Komunię mieliśmy już chyba myśmy w tym kaplicy komunię mieli, w kaplicy mieliśmy. Potem pamiętam, poszli nas do taką salę, tam taką, nie? Każda solidka kała, mógł dostać ile chciał i tak fajną drożdżówkę. Do tej pory pamiętam smak tej drożdżówki, tego kakała pamiętam. No. Ja tam miałem przerąbane. Ja tam byłem instantem, byłem do 18 roku życia, nie? W tym. Ale, że byłem wysportowany, silny, to moja opcja była, no to Zygmunt pójdzie na chór. A po co? Żeby pompować te organy te, nie? Bo one były na powietrze, nie? Jeden całą mszę siedział i musiał całą mszę, jaką grałem, musiał pompować to, że ja byłem duży, silny, to z góry spędzałem mszę. Jak nie ministrant, to co siedział na górze, pompowałem te organy, żeby mógł grać, nie? Lata gdzieś 80, nie, przed 80 jeszcze. Dopiero powstał ten stadion. Już tam nie były stadiony, nie, bo takie tak były byle jakie, ale były jeszcze, nie? Pamiętam, że poszedłem tam, no to specjalnie tam przyszli różne szkoły, tam w ubrani tego, rzucali kulą, tamto, nie tamto. Dużo ludzi wspomina to, się moich kolegów z Rumi. No i teraz rzucaliśmy kulą, ja rzucę kulą. No oczywiście wziąłem tą kulę, tam byli głównie z resztach sporta, rzuciłem 2 metry dalej niż oni rzucili. No to dostałem złoty medal, pamiętam, że stałem na podium, ręce w kieszeni, wyciągnij te ręce, zapnij marynarkę, ja mówię, z kościołpia wyszedłem, nie, tam. Także, takie przygody różne były, nie? To były, dookoła były pola, tylko tam dalej za tym był taki dom, gdzie mieszkał ten facet, który się opiekował stadionem. Tam mieszkał i tam on miał jeden, który miał telewizor. Taki miał niby w dole, miał ten klub tych Orkan Rumia, taki był zespół, nie? I wtedy myśmy chodzili do niego, pamiętam, myśmy biegali przez całe na Zoro do niego. Puszcza nas, nie? Taki pokój miał większy, jak nie to. Telewizor, tam wszyscy wbici, jak w koszulach wyglądali Zoro, czy jakiś tam film jeszcze pamiętam, no. Pamiętam, że jeszcze taka zabawa była fajna, bo myśmy w staje, gdzie był Dom Kultury, życie nasze kończyło się koło Domu Kultury, u Bazylego, to się nazywało, Bazylego tam. I tam myśmy takie wejście, można było zejść do schronu, tam był schron taki wojenny, tam były sale operacyjne, tam były łóżka, tam materace, maski gazowe. Tam myśmy sobie robili takie tam świeckie, tam myśmy sobie takie różne spotkania, takie tam młodzież tam, nie? Tam mieliśmy taką swoją taką enklawę wolności tam w tym dole, pamiętam. U góry jakaś impreza, dyskoteka, a my tam w dole, chłopaki tam, nawet tam uciekł z domu, tam sobie nawet tydzień tam mógł spać spokojnie, tam nikt się tego nie czepiał, nie? U Bazylego, bo myśmy tak go przezywali, Bazylego, nie? Bo on taki facet był, on chciał z Rumi zrobić porządek zrobić. Na Zagórzu, nie? Ale to się nie da, to się tu nie dało. I on próbował jakieś kółka do gry w ping-ponga, jakieś koła do gry w brydża. Robił co mógł, żeby żeby to jakoś to Rumię ogarnąć, nie? Jedyny, który, go wszyscy go nie lubili i lubili, no bo w sumie nie, mało kto by sobie poradził w ogóle w takim tutaj układzie jak my tutaj, nie, żeby sobie poradzić, żeby pójść nie było takich, jak były, grali poszukiwacze, dyskoteki, w Rumi to były, czy fajfy były codziennie, czy w sobotę były zabawy takie dla dorosłych, to się nazywało jakoś tam, nieważne. I to taki zespół przyjeżdżał i były potańcówki dla dorosłych, a w niedzielę były non-stopy były, nie? Ci tu grali z Rumi, hajmoscy grali na tym. No i to przyjeżdżali do nas, był, pamiętam, że był tutaj Niemen, był, czerwone gitary były tutaj, ściągał różnych ludzi tutaj do Domu Kultury i w sumie to się tu kręciło, nie? No, mieli tam takie różne kółka zainteresowań, między innymi fotograficzne, tam mieli ciemnię fotograficzną, także że, no, było fajnie. I jeszcze pamiętam, dokładnie pamiętam jeszcze taką kawiarnię Miła się nazywała. W ogóle kiedyś pamiętam, skończyłem szkołę zawodową, to myślałem, a tam wez motor, dziewczyny, to tam
na luzie, nie? Ale przychodzi taki chłopak, taki mi się wydawał, taki jaki luzak. I on mówił, że on chodzi do technikum. O co myślę, kurk zapie. On taki do technikum, dlaczego nie ja, nie? Zaraz po cichu nic do mnie mówiłem, zapisałem się do technikum. Pamiętam, że można było, ja cały technikum pamiętam, że zrobiłem w kawiarni Miła. Tam było takie spotkanie, przyjeżdżałem rano do pracy, z pracy do kawiarni Miła, z pracy do szkoły, chodziłem do marynarki wojennej, do technikum, tam myśmy w sumie nie mieli szkoły, bo myśmy część zajęć w marynarce wojennej, część w wyższej szkole marynarki wojennej, część w wyższej szkole morskiej. A takie polskie historie, to taki był barak, to mieli tam zajęcia takie ogólne. No to wracałem o 9 czy 10 wracałem, 9 wracałem załóżmy, 8, 9 wracałem do szkoły. No to kawiarni Miła, tam wszyscy byli, byśmy wspólnie odrywali lekcje. Całą szkołę średnią skończyłem w kawiarni Miła. Bo w domu się nie miałem czasu, ja bym się chciał, byłem zmęczony, rano o 5 do pracy, tak w kółko. Nie, pamiętam, że nie tylko ja, dużo chłopaków, którzy chodzili do szkoły, do szkoły średniej, czy nawet do innej szkoły, w kawiarni Miła, ona było sobie wszystko, no i tam pomagali wszyscy, ona było sobie zrobić. I to wspomina Miłą, że ten, no, była kawa. No to taki był życzę, że piło się wodę, bo woda była za darmo, a z fusty trzeba było zjeść z cukrem, bo za fusty się płaciło. Nie było nikogo, który ja tam znam, żeby nikt fustów z cukrem nie zjadł, nie? Biłaś kawę, w szklance piłeś woda za darmo, a potem w tę cukier, w tę szklankę z herbatą, tym fustami, zbrał się cukier, no i potem jadało się, żeby tamci w kawiarni drugi raz te kawy nie zaparzyli, nie? Tak żeśmy mówili, nie? No, takie były klimaty, no to pamiętam. W 70 roku, jeszcze pamiętam, jak były te... W 70 roku, jak były te wypadki grudniowe, pamiętam, że pracowałem na takim wydziale elektroniki. Poszliśmy pod bramę w 70 roku, tam kobiety się darły, że to podwyżki w grudniu, tam tego, no i wyszliśmy wszyscy na ulicę, nie? Tak kawałek się przejść, potem żeśmy wrócili, pamiętam, do stoczni. Na drugi dzień rano, jak był to komunikat, że mamy iść do pracy, no to 5:13 do pociągu, pociągi nabite codziennie i jadę do Gdyni, wychodzę na wiadukcie, wyszedł młody przez płot, nie, tam po schodach, tam tak na skróty. No i tam stało pełno ludzi i się tam, z tyłu, bo pociągi były takie dwie części. Pociągi jeździły do stoczni, które były trofejne z metra z Berlina. I potem pociągi nasze polskie, które miały na 3000 V, a to było 800 V, jeździły do stoczni. Tam była przesiadka, była, nie? Ja. No to myśmy to tam dopchałem się do tego wiaduktu. I tam dalej nie, no, tam jakieś komunikaty, że nie, że do domu, że to, a co tam do domu, młodzież, nie, tam, miałem 20 parę lat, w dupie tam, nie. No i oszuty wystrzelili z armaty z tego czołgu i zaczęli strzelać. Koło mnie stał brygadzista, taki mój, taki Bartoszewski, dostał tutaj w rękę, tutaj, wyrwało całe to, padł na ziemię, no to panika, chodzili jeden przez drugiego, biegali, tam uciekali przez te płoty, nie. Oczywiście ja też przez płot przeskoczyłem, tam z tyłu za peron, na dole staliśmy, jak oni strzelali, to tam można było się schować. Pociąg przyjechał z Gdyni, to zerwali hamulce i bo nie mógł wracać do Gdyni, bo już była tak zapora. Myśmy tam stali dalej już, nie? Ludzie cały czas przyjeżdżali z Gdyni, z Węchrowa i to wiesz, dopychali. Nie można było jakoś tam się przeprać. Tam właśnie zginęło paru. Adam Gottner, mój kolega, dostał tam 7 kul. Dostał. Taki, to miał wywiad z takim kolegą, który dostał w rękę, potem dostał w głowę. To miał wywiad nim niedawno. Powiadał, jak to wyglądało. Także. No i potem żeśmy jeździli sobie kuźnia policyjna, tam Wiśnie Można, tam a młodzież co tam, nie? Tam dalej tam żeśmy próbowali włazić. W 70 roku, drugim, jak się ożeniłem, dostałem od teściowej pierwszą kamerę na taką sprężynę, na folię. No i zacząłem kręcić te filmy. To się działo w Rumi wszystko. Mam oczywiście. Cały worek tych filmów, tych na taśmie, dałem do jakiegoś archiwum, które gdzieś tam zginęło. Trochę mi zostało z Rumi, z tych lat 70, nie? A mamy jeszcze takie rzeczy to kręcone tą taśmą. Wiadomo, że to trzeba nagrać, bo to nowość była, nie? Tam zrzutniki, przezrzutniki, tam dużo mam nagrań, dworezy. Co się w Rumi działo? Tam wszystkie te kościelne obrazy ciała, tam, co się działo w kościołach, to wszędzie tam byłem. Ale pamiętam jeszcze, bo tak było, że za moich młodych lat, żeby obejrzeć film czy jakiś tam też, trzeba było być ministrantem i trzeba było należeć do chóru, tam w kaplicy, nie? Ksiądz miał projektor, ci, co chodzili do chóru, należeli, to raz w niedzielę po
po mszy, takiej młodzieżowej, dostaliśmy kakao i ksiądz puszczał film jakiś tam fajny, nie? No to wiesz, potem sobie myślę, kurza pion. I on mówi, dlaczego ja nie mogę, nie? Mam teraz kamerę, tam sobie kupiłem takie pierwsze takie projektory, wywoływałem, dawałem wywołać filmy, sam wywoływałem. Teraz mam jeszcze chyba trochę tych filmów. W ogóle negatywów mam chyba z 2 kg tam tych zasłon mam jeszcze. Negatywy dałem je opublikować do archiwum IPN-u w Warszawie. Mi to kopiowało te filmy, negatywy zdjęć i filmy 3 lata. Ale oddali mi wszystkie, mam wszystkie nagrania mam z wszystkich lat. Jeszcze mam cały karton filmów, które nie związane są z polityką, z Rumią, mam gdzieś takie w rolkach jeszcze. Cały karton leży jeszcze do przejrzenia, nie? Dużo jest, nie pamiętam, kto to wolę jest, bo to tyle lat temu było, no, jeszcze mam tego. No i potem kupowałem sobie, potem kamerę kupiłem, no, jest na baterię, potem kupiłem sobie taką VHS-C, potem VHS-8, HI-8, tam Super-8, i tam, że do wszystkich kamer, które miałem, to no mam tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Gdybym chciał, to mam chyba z 2000 płyt DVD z nagraniami z tych filmów różnych, nie? Otwarcie kościoła jednego czy drugiego, mam to wszystko sfilmowałem. No i co tam było, jakieś mecze, co tam się w Rumi działy, no to tam, co tam się działo w Rumi, to tam wszędzie tam wszędzie byłem. Do tej pory wszędzie jestem. Tu samo w Wejchowie zajeździłem chyba 20 aparatów fotograficznych i kilka kamer zniszczyłem, zajeździłem na śmierć już, nie? Rumia dla mnie to jest moje miasto. Chłopcy z Rumi to byli chłopcy z Rumi. Tam nikt nie poskoczył ani z Redy, ani z Wejherowa, tam no, na dyskotekach, to tam było ze mną. Wszyscy się w Rumi wychowali, ja tam jestem wychowany na takiej dzielnicy, że się wszyscy bali, a lata się czują jak chyba w Łodzie, nie, to nie, jednak Rumia to jest sypialnia Gdyni, to nie oszukujmy się, ale mam nadzieję, jak pamiętam, przyjechał kiedyś na spotkanie do Gdyni, przyjechał burmistrz Rumi i pierwszy raz był burmistrzem. Spotkanie było w Gdyni 17 grudnia, parę lat temu, w takim budynku w stoczni. Szuka znałem, podoszukam, mówię, zobacz, mówię, a tu jest burmistrz Rumi, on kiedyś Gdynię wciągnie do Rumi. No, ha, 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 no, takie było te, no, no, no.